przepraszam, czy ma pan może pożyczyć 13 euro? Mam chore bąbelki. Tu w gotyckim kościele Santa Maria Novella, tuż przy wejściu, jest hit absolutny. Krucyfiks namalowany przez samego Giotta. Tego samego Giotta. Ja już nic nie mówię, tylko podziwiajcie. Teraz jesteśmy w prezbiterium kościoła, gdzie znajdują się fenomenalne, genialne freski słynnego florenckiego mistrza Domenica Ghirlandaia. Oczywiście o tematyce biblijnej. Dla przykładu pierwszy tutaj z prawej strony, ukazanie się anioła Zachariaszowi w świątyni. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, od kolejny geniusz z Florencji, gdyby nie to, że tutaj 13-letni Michał Anioł po raz pierwszy uczył się malować freski. Tutaj mistrz Domenico, mimo sprzeciwu ojca Michelangela, wziął go tutaj i uczył go przede wszystkim, jak rozrabiać farby, jak kłaść tynki, jak w ogóle rozpocząć pracę z freskami. I nie jest wykluczone, że niektóre z tych malowideł noszą w sobie małe rączki małego Michałka Aniołka. Oczywiście nie wiadomo, które i gdzie, ale jest pewne, że tutaj pomagał mistrzowi w swoich pierwszych freskach w życiu. Tutaj wszystko się zaczęło. Jeżeli spojrzycie na górę, na sklepienie, to pomimo tego, że fasada kościoła jest renesansowa, o której zaraz powiem, to sklepienie jest typowo gotyckie, krzyżowo-żebrowe, jak wszędzie w Europie. Gdyż gotyk jest świetlisty i pozwalał na tak cudowne okna, aby światło wpadało do środka bez względu na to, czy jest zachmurzenie, czy też nie. A teraz zobaczymy Masaccia, chodźcie z nami. Głównym jednak elementem, głównym hitem turystycznym i kamieniem milowym w historii światowego malarstwa jest znajdujący się za mną fresk niejakiego Masaccia, genialnego włoskiego malarza, który żył tylko 27 lat, ale udało mu się stworzyć arcydzieło będące pierwszym w historii renesansowym obrazem, a właściwie freskiem. Jest to Trójca Święta. Na górze Bóg Ojciec, na dole ukrzyżowany Chrystus, a w środku pomiędzy nimi Duch Święty w postaci gołębicy. Pod nimi Maria i Święty Jan Ewangelista, a na dole te dwie klęczące postacie to są fundatorzy tego obrazu. Na dole jest symbolicznie ujęty szkielet, który symbolizuje pierwszego człowieka Adama, który mówi nam, abyśmy pamiętali, jak wszyscy skończymy, jako takie sympatyczne szkieleciki. Masaccio był przyjacielem genialnego architekta Felipe Brunelleschiego i ów Brunelleschi podpowiadał mu, jak ująć perspektywę, jakie zastosować techniki, by obraz wydawał się trójwymiarowy. Jak widzicie, ten fresk wpisany jest w taki antyczny rzymski łuk, takie sklepienie z kasetonowym sufitem, które widoczne jest na przykład na obrazach Rafaela we fresku Szkoła Ateńska na przykład. I jak widać, Rafael, który był malarzem XVI-wiecznym, inspirował się tym właśnie freskiem. No bo czym innym miał się inspirować? Pierwsze w historii ujęcie perspektywy i pierwszy w historii renesansowy fresk. Dzieło na miarę Mony Lizy, jeśli chodzi o malarstwo. Szkoda tylko, że nie jest tak rozreklamowane jak dzieło pewnego przereklamowanego florenckiego malarza. Zwróćcie jeszcze uwagę na nawę główną kościoła. Kolosalne, potężne kolumny oddzielające nawę główną od naw bocznych. Na środku oczywiście na suficie sklepienie krzyżowo-żebrowe, absolutnie charakterystyczne dla architektury gotyckiej. Tu wspomniany już wcześniej praca Giotta, czyli ukrzyżowany Chrystus, a w tle w prezbiterium już wspominane przez nas wcześniej freski Domenica Ghirlandaia. Jeden niepozorny niby kościół, a trzy kamienie milowe w historii światowej sztuki.
Masaccio, Giotto i Ghirlandaio, który tam właśnie uczył Michała Anioła, jak poprawnie malować freski. Absolutny must see, nie tylko we Florencji, ale dla każdego, kto się interesuje w ogóle jakąkolwiek sztuką, żeby wiedzieć, skąd wzięło się to wszystko, co nas otacza. Co było pierwsze, co było pierwotne, co było źródłem. A teraz omówimy sobie fasadę zewnętrzną, która jest równie fascynująca, jak i wnętrze. Przepraszam, czy ma pan może pożyczyć 13 euro? Mam chore bąbelki. Stoimy teraz przed frontem, przed fasadą absolutnie kosmicznego kościoła Santa Maria Novella. I jak widzieliśmy wewnątrz, jest on na wskroś gotycki. Klasyczny gotyk, że już bardziej nie może być klasyczny. Natomiast on został zbudowany na miejscu poprzedniego kościoła romańskiego i tutaj są jego pozostałości, ten romański krużganek. Ale co do samej fasady, ona została wykonana w XV wieku przez słynnego, jak żeby inaczej, florenckiego architekta Leona Battiste Albertiego. I jest to pierwszy w historii ludzkości kościół, który ma renesansowy front, renesansową fasadę. Co o tym świadczy? Otóż zastosowano w nim pewien niezwykły element. Te tutaj takie zakręcone, takie elementy łączące nawę główną, czyli wyższą część kościoła z szerszą częścią, której są nawy boczne, to są tak zwane spływy wolutowe, inaczej woluty. W niesamowitej liczbie, w niezliczonych późniejszych kościołach renesansowych czy barokowych zastosowano tak zwane spływy Albertiego. A to było pierwsze miejsce na świecie, w którym ta konstrukcja została zrealizowana. Nawiązanie do kultury antycznej, jak widzicie, tutaj są półkolumny oraz pilastry, które mają na końcu, na samej górze, zwieńczenia typu koryńskiego, jak widzimy, bo są jońskie, doryckie i koryńskie, to są akurat koryńskie, półkolumny i obok te bardziej kwadratowe, tak zwane pilastry. Na środku oczywiście rozeta, to jeszcze jest część, fragment sztuki gotyckiej, ale jako całość kościół tworzy fenomenalną, renesansową strukturę, która stała się wzorem dla setek, a może nawet i tysięcy późniejszych renesansowych i barokowych twórców, architektów i inżynierów budownictwa. Także tu zaczęło się wszystko. Pierwszy fresk renesansowy na świecie, dodatkowo pierwszy fresk, który Michał Anioł w ogóle w życiu zaczął malować i pierwsza renesansowa fasada. Ale co ciekawe, bo mówimy tutaj o freskach, ale skąd się w ogóle biorą freski? Freski biorą się z języka włoskiego, od słowa fresco, czyli świeży. Jest to najtrudniejsza technika malarstwa, dlatego też najbardziej przereklamowany malarz w historii Leonardo da Vinci miał z tym wielki problem. Bo polega to na tym, że trzeba na gołej ścianie położyć pierwszą warstwę tynku, która składa się z wapna gaszonego, wody deszczówki najczęściej oraz grubo zmielonego albo grubego piasku, odłamków cegieł, większych kamyków. I to jest taka grubsza warstwa, którą się kładzie jako pierwszą. Potem kładzie się drugą warstwę tynku, która składa się już z przesianego piasku, wapna gaszonego oczywiście, albo pyłu marmurowego, takiego najdrobniejszego przesianego materiału, który tworzy gładką powierzchnię. I malarz, jak położy ten tynk, to on jest oczywiście mokry przez kilka godzin. Musi w tym czasie rozwiesić na ścianie czy na suficie karton, czyli swój rysunek postaci i co kilkanaście czy kilka centymetrów robić takie nakłucia, żeby mieć kontury postaci, które będzie malował. No bo musi idealnie zmieścić się w strukturze, jaką ma do pomalowania, na przykład w ścianie, czy w części jakiejś sufitu.
jak już zdejmie ten karton, to w tym momencie musi bardzo szybko malować, ponieważ jeżeli tynk wyschnie, zanim on to pomaluje, no to trzeba skuć całą ścianę i od nowa kłaść tynk. Ale jeżeli on zdąży pomalować specjalnymi farbami, to wapno i te farby stworzą jednolitą strukturę, która ma taką chemiczną właściwość jak węglan wapnia, jak wapień, jak skała wapienna. Jest po prostu później nie do zniszczenia. Dlatego freski na przykład Giotta, czy tutaj Ghirlandaia, Masaccia, czy Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej są do dzisiaj, mają ekstremalnie silne i mocne kolory, ponieważ ta właśnie reakcja chemiczna z tym wapnem powoduje, że one zachowują się na zawsze praktycznie. Jeśli nikt nie skuje tego, nie zniszczy, albo na przykład trzęsienie ziemi nie zniszczy sklepienia, które spadnie. Albo jeżeli na przykład dzicy żołnierze Napoleona nie zaczną dłubać bagnetami w oczach świętych, na przykład na fresku Leonarda. Z tym, że no oczywiście Leonardo sam swój fresk zniszczył, ponieważ zastosował metodę, że mógł malować na sucho, co spowodowało całkowite zniszczenie farb, ich spłynięcie i dzisiaj widzimy tylko to, co było jakieś 15% tego, co artysta naprawdę namalował. I gdyby nie eksperymentował, gdyby stosował prawdziwą, starożytną metodę fresków, starożytną, no, wziętą od Giotta, to by Ostatnia Wieczerza dzisiaj przebiła być może nawet Sąd Ostateczny Michała Anioła, albo nawet freski Giotta w Kaplicy Skrowenich w Padwie. No ale niestety, jest to fresk znany tylko dlatego, że pewien amerykański pisarz uwziął się, żeby o tym napisać niezbyt lotną powieść. I ostatnie stworzenie, Santa Maria Novella. With much pleasure, I tell you what I'm doing. I am a professor of geology. I studied in this country. And my name is Dr. Theodore Amanfo, a geologist. Studied from the University of Siena. And after my successful education and studies here, successfully speaking, I've been working on solidarity in the promotion of my territory, where I come from. I am an origin of Nigeria in the west coast of Africa and the particular, exactly from Niger Delta region but of Nigeria. What problem do you want to solve? The problem is health-wise, because there is pollution and environmental problems of Niger Delta caused by many multinational petroleum companies. For example, AGIP is there, Chevron is there, Shell BP especially, and many of them. And so they have left. So you suffer from the lack of the fresh water, yes, first of all. Yes, sir. That is exactly what we have, the major problem in the area. There is contaminated water. And so no potable water. And people are suffering ill health. And there are hundreds of million people living there. People suffering there, yes. And so we are planning, we are searching for clean water because water is life. Water is the patrimony of everybody. We have equal right to have an access to get clean water. Water is a patrimony. But why do you do it just at the front of the Santa Maria Novella? I discovered that where people pass, I can always relate with because one. It's a crowded place. Yes, because people, and I can relate because of my belief too, because I know that it is important to call the attention of people in a very much peaceful way. And this is why I'm here, sir. This is why I'm okay, here. Okay, sir. Thank you very much. I thank you also for this I hope attention. I could help. Sir, I will be, thank you. God will bless you. Najsłynniejszym miejscem kanapkowym we Florencji jest słynne Antico Vinaio. Tutaj się mieści i tutaj po drugiej stronie też. I dają tutaj takie skromne kanapeczki. Ta nazywa się La Favolosa, a ta Inferno, bo ma takie ostrzejsze nutki w sobie i zaraz je będziemy
próbować. Więc dajcie mi sekundę. To jest taka... Część jest taka salami wieprzowa, część to jest taka mortadela. A tutaj... Zobaczymy, czy jest ostra. Inferno. Ostra. No inferno, jak wiecie, znaczy piekło. I będzie piekło. Zapraszam was na te kanapki, bo są niezłe. Kosztują 7 i 8 euro. No ale niestety takie są ceny. Także ja przystąpię do konsumpcji teraz, więc proszę. Ale jako całość Kościół tworzy fenomen. Ale to jest... Zapomniałem, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? To romański... krużganek? Nie, Weronika. Jak się nazywają ten układ architektoniczny? Co to? To jest król... Uwaga, dobra. Uwaga, Cio. Ale jako całość Kościół tworzy fenomenalną renesansową strukturę.